Szybko, bo sobie nałożyłam powiększające usta błyszczyk i zaraz chyba klapną. Mateusz, masz przed sobą zadanie takie, że... Witajcie moi drodzy, ja nazywam się Lance Pryszek, jestem wokalistą, trenerem wokalnym i zapowiadane przeze mnie oraz wyczekiwane przez was odcinki eurowizyjne właśnie się zaczynają. I ponownie mamy gościa i ponownie Karolinę, która była rok temu w przypadku Eurowizji 2020. Rok? Tak. Naprawdę? Tak, już raz, Jezu. No. Nie zaprosiłem do tego. Dlaczego? Czasu. Rzadko mnie zapraszam. Zaprosimy cię teraz. Karolinę już znacie zapewne z tego, że jest wokalistką, też jest uczestniczką edycji The Voice of Poland, aczkolwiek wcześniej, że to była druga edycja, tak? Tak. W drużynie Thompsona i Barona jest także chórzystką i wokalistką sesyjną. A mnie już dobrze znacie, więc już się przedstawiać nie będę. Mamy taką niecodzienną formę eurowizyjnych odcinków, dlatego też postanowiłem zaprosić Karolinę, bo Karolina bardzo kocha Eurowizję. Jest zakochana. Ja właśnie sobie tak odpalam każdego dnia po jednej Eurowizji, tak z... Od początku samego? Od samego początku. I już masz Eurowizję w kolorze, czy jeszcze nie? Jeszcze jestem na etapie ABBY, prawda? To już był chyba kolor. A to już był kolor, no. Moi drodzy, także żeby było troszeczkę pikanterii, to nie wiemy, jakie dzisiaj odcinki się pojawią. No może po części, bo ze dwa kawałki chciałem Karolinie pokazać. Może wylosuję jednak ten kawałek, ale chcę, żeby to też było troszeczkę miało takiej nieprzewidywalności, dlatego mamy tutaj losowanko. Mamy tutaj karteczki, które będziemy właśnie sobie wybierać. Dobra, będziemy oglądać po prostu tych karteczek na koniec. Jeżeli ten film wam się spodoba, to oczywiście zapraszam was na nasze media społecznościowe, które pojawią się w prawym i w lewym rogu. Zapraszam was bardzo serdecznie na nie. A jeżeli ten film wam się spodoba, to zapraszam was oczywiście też do tego, żebyście zostawili łapkę w górę pod filmem, subskrypcję na kanale. No i tam jest taki link fajny, tipo.live, na który możecie mnie wesprzeć też to, co robię, po prostu jakąś gratyfikację uczynić odnośnie tego. Wiesz, że ostatnio dostałem 100 zł? Naprawdę? Więc jestem bardzo wdzięczny, dziękuję bardzo za te pieniążki, które mi przelewacie i dlatego też nadal mam motywację do tego, żeby pracować i robić dla was nowe materiały. I lecimy dalej. Karolina, losuj pierwszą rzecz. Myślałeś dwie. Pazerna. Jestem taka pazerna, lubię dużo jazdy. Pokaż do kamery i przeczytamy od tylca. The Black... Nie, Abyss, Abyss, no. See, Evol. Coś z ewolucją pewnie. Tak. The Black Mamba Love is on my side, Portugal. Boże, jaki to kraj, ja nie wiem. Nie wiem, jakoś tak brzmi egzotycznie, to chyba druga półkula. Dobra. Portugalia, moi drodzy, przed nami. Może trafimy na Wrath of the Ride. Zaczynamy. Strasznie stara piosenka. No, czarno-biel. To chyba właśnie te ABBY. Boże, to te początki Eurowizji, co ja teraz powinnam już znać. Podoba mi się to, że coraz bardziej się już odchodzi od tej takiej konwencji typowo eurowizyjnej, do jakiej jesteśmy przyzwyczajeni. Mhm. Że jakby ludzie już zaczynają trochę kombinować. Mhm. Ale zauważyłaś jego barwę, że jest taka trochę przyciśnięta celowo, jakby no starał się być czarny. Jakby starał się taki czarny wokal naśladować. To jest naturalne, to no nie, co on robi. To jest taka manierka. Taka manierka, którą właśnie sobie sam tworzę, obawiam się jego krtań i ogólnie stan, prawda, aparatu. O, mamy już kolor. Współczesne. Okej. Okay. Sztywniutki jest. Sztywniutko. No ale nie, no generalnie, jeśli już mogę swoją opinię wyrazić. Czego się zawiesiłam? Boże! To jest wysoki tenor taki nawet, że da radę wyciągnąć wymagające dźwięki, aczkolwiek mi się w ogóle jakoś nie leży ten utwór. Nie zaczarował mnie, a często jest tak, że pierwsze wrażenie jest najważniejsze. No i to pierwsze wrażenie troszeczkę... umyka, nie? Tak. A musimy do końca słuchać? Nie, nie musimy. Możemy polecieć dalej. Bo myślę, że możemy już... Jakby obawiam się, że już nic nas tutaj nie spotka. Może się polać też hejt za to, że na przykład w kolejnej części kawałka się rozwija coś i ludzie będą, no nie oglądacie do końca, już oceniacie kawałek. No ale często jest tak, że ludzie po prostu słysząc ten kawałek, widząc wideo do niego, już sobie wyrabiają opinię. Pierwsze wrażenie nie jest po prostu jakieś za bardzo pozytywne. No przestraszyłeś mnie tym hejtem. To już obejrzyjmy do końca. Ale myślę, że już jakby jesteśmy na tym etapie, że możemy powiedzieć coś i rzeczywiście ja się nie czuję uchwycona za przeproszeniem, mordę. Odbyto. Nie, to różnie. Ciśnienie się dwie? No po tym twoim omlecie troszkę wiem. Jemy omlet z odżywką białkową, który jest sadzony erytrolem. Moi drodzy, za duża ilość erytrolu powoduje, że
Jezu, straszne, jak ja tylko przychodzę do twojego programu. Rozmowy o kupach, odbycie. Moje ulubione rozmowy i o muzyce. Ja wiem, czym on zaskoczy, bo tu stoi gitara i on pewnie na niej zagra. Tylko, że na Eurowizji się gra na instrumentach z playbacku. No dlatego nie jest podpięta. Faktycznie. Tak jak żadna. No mi się po prostu troszeczkę nie podoba ta manierka, nie? Nie podoba mi się ta manierka. Ona po prostu jest nieładna. Czasami to jest ładne w jego przypadku. Nie, trochę tak jak... Tak jak pan Kupicha. Tak jak losujemy dalej. Tak jak... Dobra. Dobra, los... Nie, poczekaj. Teraz, no dobra. To... No to co? Mam robić? Chcę ci pokazać osobę, którą na pewno pamiętasz. Ja już chyba wiem, bo już nawet widziałam tą nazwę i... No, jaka? Montajgnę. Ciekawe, czy się ugoliła. Zaraz zobaczysz. Cię nie hejtował. Nikt się... Nie, niech nie pokazuje. Montajgnę Technicolor Australia. Boże, ja nie wiem, gdzie ta Australia w Europie leży. Obok Białorusi obok chyba, nie? Obok Białorusi miałam powiedzieć, że obok Rosji, ale możesz mieć rację. Patrz, jaka Lady Gaga się zaczęła. Okazało się, że Montagne może być ładna. Teraz zobaczymy jeszcze... O, dobra. Ej, naprawdę. Nie mówiąc o tym, że trochę po mnie jest papugowa w fryzurę z zeszłego roku. Nic nie chcę mówić. No też to zauważyłam. Nie obejrzała nasz film na YouTubie. Pewnie tak. Boże. Boże, ona ma rację, muszę zgolić tę brew. Włosy na głowie też. W ogóle wszystko z kola. Przepraszam, montażne. Montaż. Live? Ona śpiewa live i bardzo piękne melizmaty i bardzo czysto. Wiecie, że ja jestem troszeczkę zawsze podejrzliwy, jeżeli o to chodzi i możliwe, że miała kostkę taką, wiesz, autotunową, w sensie, która pomagała jej troszeczkę, bo miałem wrażenie, że jeden taki zjazd był troszeczkę syntetyczny, ale... Można taką kupić? Można. Cem. I często w wykonach live się takie kostki używa, na przykład Justin Bieber w którymś z występów live miał problem, że kostka została nastrojona na nietetonację, co trzeba. I właśnie tak, i zatrzymał wykon i powiedział, że sorry, ale tutaj ktoś autotunami nałożył, w ogóle lol. Jak ktoś mógł tak zrobić, że nie tak super śpiewam, w ogóle umiem czysto i to jest... Także lecimy dalej. Co ona powiedziała słowo na N? In word? Tak. Co ona śpiewa teraz na Super Bowl? No ale co byś nie powiedziała, to w tamtym roku był ciekawy performance. Było ciekawie, było dziwnie. Było ciekawiej. Ale nie, że ciekawiej. Ogólnie chodzi, że ciekawie. Że po prostu się patrzyło na to. Ciekawiej. Ciekawiej jeszcze, no bo ta brew. Bo ta brew, no to się tak, czepiali, to wszystko. Czepiali, będziemy. To miało, to jednak miało sens. Ja się wtedy przyczepiłam, a teraz żałuję. Nie, ale wiecie, artysto, dokładnie. Pamiętajcie, nie gojcie pach na Eurowizję. Jeżeli chodzi o właśnie te pachę na przykład i tę brew, to była rzecz, która przykuwa uwagę, jeżeli... Ona jest typową artystką, można powiedzieć, która się potrafi przetransformować, że to była kreacja. To była jakaś kreacja, ona na co dzień pewnie te paszki sobie goli. Albo doszli do wniosku, kurde, ty był jednak zbyt hardcore, może dobrze, że ten COVID się zaczął, to sobie drugi raz wystąpisz, teraz sobie... Traktujesz się z tą pachą. A może ona zapomniała wtedy? Bo... A to dziś? Jezu! W każdym razie tutaj mi się na przykład bardzo podoba ta estetyka, pomimo tego, że jest taka popularna, popowa. Wydaje mi się, że piosenka w tamtym roku była troszeczkę lepsza, ale jeżeli nie jest to zasługą tej kostki autotunowej, jeżeli ona tutaj jest, to Montaigne lepiej chyba śpiewa tu. Bo pamiętam, że sama się czepiałaś troszeczkę, że tam czasami dziwnie ten wokal brzmiał. Pamiętam, że właśnie się czepiałam, że był zaciśnięte gardło, że takie nieczystości trochę nie dociągała. A to jest wszystko... To nie są proste wokalizy i to jest... O, szanowny, spadłem to na... Nieważne, nie masz kostki autotunowej. No tak. Tego. I nie popisujesz. W każdym razie mi się to podoba i na pewno Australia będzie jednym z takich górnych szczebelkowo uczestników Eurowizji i docenią, wydaje mi się. Co roku doceniają Australię. Są rzeczy, które w zeszłym roku były fajniejsze, a są rzeczy, które w tym roku są fajniejsze. Mhm. Bardzo mi podoba się jej nowy wizerunek tutaj, spoko, i rozwinęła się wokalnie, to na pewno. Dalej. W ogóle
Ula generalnie ma zdolność taką do dobierania sobie fajnego wizerunku, bo w zeszłym roku też mi się podobała. Widziałem, że był taki okres. Widziałem, że był taki okres, że się troszeczkę upodobniłaś. Przestań, dzisiaj ogoliłam. Nie mówię tam. Dalej. Jest Paszka. O. Mordę se zmieni, ale pachy mi nie zabierzecie. O Jezu, nie, ale to jest masakra. Jak już mieliśmy się wypowiedzieć w życzeniu, oczywiście znowu no to o Paszce. Nie, że rzetelnie o Paszę. Czyli jednak Paszka została, moi drodzy. Dobrze, no jak... Ale zauważ, że, no, zauważ, że kamera dopiero Paszkę pod koniec, że takie dozowanie adrenaliny. Adrenaliny, tak. Najlepsze na koniec jednak zostawili. Dobrze, no to jest taki Hitchcocka, prawda? No. O nie! Zarówne jest. Zarówne są te dźwięki. O, ta góra już była chyba z kostki. Ale zauważ, że te dźwięki zarówno były postawione. Mi się wydaje, że były tak troszeczkę za syntetycznie, więc wydaje mi się, że kostka tam była grana. Chociaż zauważasz takie rzeczy? Nie wiem, no bo przed chwilą jakby miała taki fragment, że tak trochę... No tak, ale wiesz, bo kasa autotune nie złapie ci też wszystkiego, nie? Jak w zależności od tego musi być ustawione na jakiś tam procent, żeby nie było za bardzo, nie? Wtedy złapie ci prawie wszystko. Ale też takiego dźwięku ci w studio nie złapie. Zawsze trzeba dograć jeszcze raz, nie? Musi być w miarę prosty, postawiony dźwięk. Okay. On się nawet potrafi zgubić. No dobra. W każdym razie jestem w stanie powiedzieć, że jest to kawałek, który na pewno... On jest ciekawy, ale nie jest taki standardowo popowy, że nie każdemu przeciętnemu słuchaczowi, odbiorcy może się spodobać. No taki też chyba nie jest... Dalej! Że tak powiem, pewnej części ciała nie urywa, aczkolwiek bardzo sympatycznie sobie można tego posłuchać. Ciekawa jestem, jak brzmi wersja studyjna, aczkolwiek no jednak Eurowizja, mamy oczekiwania, no możemy je mieć, prawda? Każdy. Zdarzyło się parę razy w przypadku na przykład Eleni Foureiry, że wersja studyjna brzmiała gorzej niż wersja live na przykład, bo była za bardzo zatrudna. Taka, nie, no, ej, no przecież się uwielbia Jeszcze Eurowizję. Do niej nie doszłam, jestem Dobra. Na etapie ABB. Dobra, dalej. Dalej. O! Błagam, żeby to była ona. Bene Cristo, Omaga z Czech. Bene Cristo. Wydaje mi się, że Bene Cristo był w tamtym roku, bo tak jak ci mówiłem, niektórzy występują ponownie, a niektórzy, tak na przykład jak Rafał Brzozowski, są debiutantami. On tu jest? Tak. Wszyscy są. Na górze, nie, tak był. Był? Tak, ale właśnie to jest ten taki jeden z mniej ciekawszych. O, okej. Okay. Thank you, next. Bene Cristo, pamiętam, że miał bardziej chyba rapowany kawałek w tamtym roku. Nie jestem w stanie stwierdzić tego na 100%. Pamiętajcie, że nie jesteśmy nieomylni, to są tylko nasze, wiecie, opinie. Podobał mi się mniej, ten mi się podoba bardziej, ale nadal nie jest to cokolwiek, co by przykuło jakoś moją uwagę na dłużej. No, moją również. Nie pamiętam kawałka z zeszłego roku, nie wiem, czy go oglądaliśmy. Chyba nie. Nie, z bratem go oglądałem szybko przeleciałem. A, no właśnie, no to przelećmy. Albo nawet ostatecznie nie powiedzieliśmy nic konstruktywnego, bo po prostu nie było co i poleciliśmy sobie dalej. Ja cały czas na sobie miałam. Mniana. Magda! Przyjdziesz na chwilę? Czekaj, bo sprawdzę, czy się nagrywa. Kurwa, to by było śmiesznie. Już nic, już nothing. Także moi drodzy, to by chyba było na tyle w dzisiejszym odcinku. Nie, ja myślę, że wszyscy chcą jeszcze usłyszeć Rafała. Tak? No to może kiedyś? Nie kiedyś, teraz. Ja już oceniałam Rafała. Dobrze, moi drodzy, to by było na tyle. Mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Jakie chcecie usłyszeć piosenki w kolejnym odcinku? Dajcie oczywiście znać w komentarzach i może pokryją się wasze prośby z tym, co wylosujemy, a może wybierzemy na przykład dla kolejnej osoby jakieś właśnie fajne pioseneczki. Ja ci, Karolinko, dziękuję bardzo. No dziękuję bardzo za zaproszenie. Czekam na prawdę. 2,44. No, o to i tak lepiej niż w zeszłym roku. W zeszłym roku było 2. Dokładnie, pamiętam. Czułem to.
No właśnie, nie. Dobrze. To by było tyle. Na sam końcu jeszcze przypominam Wam, jeżeli ten film Wam się spodobał, oczywiście łapka w górę, subskrypcja na kanale. Wpadajcie na Instagram, na media społecznościowe Karoliny oraz na moje. I to by było na tyle. Tak. Trzymajcie się. Pa, pa. Proszę mnie nie hejtować tak jak ma. Tak, pa, pa. Tylko dobra energia. Goodbye, Sandy. Dzisiaj znów kontroluję Cię, dzisiaj mi już nie powiesz nie.